Cześć, witajcie, z tej strony Michał Pełka, czyli wasz ulubiony youtuber, nie licząc SKKF-a i ponad miliardu osób, które lubicie bardziej ode mnie. W dzisiejszym odcinku będę robił wyrzutnię z butelek, czyli po prostu taką armatę. I w tym będzie mi pomagał Mateusz. Powiedz coś o sobie. Dobra, jestem z Wrocławia i lubię grać. I to tyle, dziękuję. Zaczynamy, ale najpierw pokażmy, co mamy w zestawie. Okej, okay, więc w nasz skład wchodzi, po pierwsze, łopata, sekator, dwie butelki, nożyk byśmy zrobili, otwór oraz widły. Bo w sumie o widłach nie powiedziałem. Nie. Nie. No, dobra. Idziemy dalej i teraz odpalę wam timelapse, jak to będzie robić. No i teraz ścięcie, nie? VFX footage. VFX footage. VFX footage. VFX footage. Wiedziałem, że trzeba statyw oddalić. O kurczę. No więc słuchajcie, ludziska, pierwsza próba poszła nawet dobrze, ale musimy to jeszcze trochę dopracować. Okej, okay, słuchajcie, próba numer dwa. Tym razem zamieniliśmy widły z łopatą i mamy nadzieję, że to jakoś lepiej wystrzeli. Więc uwaga, oddalamy. Mam nadzieję, że tym razem mój statyw jakoś specjalnie nie ucierpi.